chodzi o urazy seksualne, to wydawałoby się, że częściej narażone na nie bywają mężczyźni. Częściej one będą miały związek z sytuacjami masturbacyjnymi niż w przypadku stosunków płciowych. Najczęściej wiążą się z ciekawością i dotyczą sytuacji, kiedy mężczyzna eksperymentuje nad jakąś tam nową formą masturbacji. Najczęściej te urazy masturbacyjne mogą się rozpoczynać już w wieku przedszkolnym, ponieważ jest to wiek, w którym dzieci zaczynają odkrywać swoją seksualność. Dość sporo dzieci, częściej chłopców, z tego względu, że chłopięce narządy płciowe po prostu są bardziej widoczne, bardziej dostępne wzrokowo, w związku z tym chłopcy bardziej zwykle interesują się swoim narządem płciowym i takie pierwsze kontuzje seksualne mogą się przydarzać dzieciakom nawet w sytuacji pozaseksualnej, niekoniecznie w sytuacji, kiedy dziecko eksperymentuje w celu sprawienia sobie przyjemności, ale na przykład chce sprawdzić, czy na przykład da się włożyć drucik do cewki moczowej, albo czy siusiak pasuje do butelki. Czy da się na przykład owinąć członek nitką i co się wtedy stanie. I w takich sytuacjach zwykle to się kończy krzykiem, płaczem. Dziecko szybko się uczy, że takiego rodzaju doświadczeń nie należy powtarzać. Jeżeli chodzi o dziewczynki, z kolei tutaj może się to zdarzać rzadziej. Tego typu kontuzje seksualne czy urazy mogą przez dłuższy czas zostać niewykryte. Kontuzje pojawiają się wtedy, kiedy na przykład dziewczynka chce sprawdzić, czy da się włożyć kamyczek do gdzieś tam pomiędzy wargi sromowe. Może wkładać tam czy kamyk, czy patyk, czy guzik. Wiąże się to z jakimś zaczerwienieniem, czy zaognieniem, które rodzice odkrywają przy czynnościach pielęgnacyjnych. Urazy seksualne różnego rodzaju mogą przytrafiać się również nastolatkom w okresie właśnie masturbacji nastoletniej u 16-17-latków, którzy próbując zwiększyć swoją przyjemność seksualną, starają się wykorzystać do masturbacji różnego rodzaju obiekty. Zdarza się na przykład, że nastolatek odkryje łożysko kulkowe i próbuje wprowadzić swój członek do tego łożyska kulkowego, wierząc, że to da dobrą stymulację seksualną. Natomiast mogą się zdarzyć sytuacje właśnie zakleszczenia członka, opuchnięcia członka. Zdarzały się też sytuacje, w których mężczyźni, również już dorośli, eksperymentowali w basenach albo w jacuzzi, w miejscach, w których znajdowała się pompa, która filtrowała wodę w tym zbiorniku wody, i mężczyźni, którzy próbowali, wpadli na pomysł, że siła zsąca takiej pompy może być źródłem przyjemności seksualnej, zakleszczali się w takim odpływie basenu, co było niezwykle krępujące, ponieważ nie mogli się wydostać o własnych siłach i też wymagało to pomocy. Może warto byłoby tutaj zdementować pewien mit, który funkcjonuje wśród ludzi, mianowicie o tym, że męski członek może się zakleszczyć w kobiecej pochwie i że nie można wtedy rozdzielić ludzi i żeby ich rozdzielić, potrzeba właśnie jakiejś interwencji medycznej. Okazuje się, że mnóstwo osób słyszało tę historię w różnych odmianach, ale co ciekawe, zawsze z drugiej ręki. Tymczasem w literaturze medycznej nie ma opisanego ani jednego przypadku zakleszczenia się penisa w pochwie. Tak naprawdę, jeżeli wystąpi skurcz mięśni otaczających wejście do pochwy, to zdarzają się oczywiście takie przypadki, ale ten skurcz następuje właściwie zawsze przed wprowadzeniem członka do pochwy i mamy tutaj do czynienia z medyczną kondycją zwaną pochwicą albo waginizmem. I jest to zjawisko, które wymaga leczenia. Może się zdarzyć, że obiekt, którym kobieta się masturbuje, albo tampon, kiedy urwie się od niego sznureczek, może utknąć w pochwie, wywołując lęk i przerażenie. Zdarzają się także sytuacje uszkodzeń takich fizycznych członka w trakcie stosunku czy też masturbacji i są ich dwa rodzaje. Jedno dosyć częste to jest naderwanie wędzidełka. Drugie zjawisko, które wyjątkowo
wyjątkowo rzadko występuje i opisano zaledwie kilka przypadków w literaturze, to jest złamanie członka. Częściej czy więcej takich sytuacji zdarzało się przy znowu aktywności masturbacyjnej, kiedy mężczyzna eksperymentował z jakimiś obiektami na tyle dużych gabarytów, że po prostu nieprzewidziane okoliczności spowodowały uraz. Jeden z opisanych przypadków to był przytrzaśnięcie członka pomiędzy dwoma blatami stołu. Trudno sobie wyobrazić, co ten mężczyzna próbował wówczas osiągnąć. Ślad po złamaniu też może być widoczny w postaci takiego przekrzywienia członka czy jakiegoś uskoku w długości członka. Jeżeli nie ma jakiegoś rodzaju trwałych skutków tego typu urazu fizycznego, seksualnego, to zwykle współżycie seksualne wraca po pewnym czasie do normy.